Cześć, witajcie. Cześć. Znów alfabecik, teraz literka N. I też będzie historycznie. Będzie historycznie. Nie aż do XIX wieku, ale... Ale dawno. NMT. Co to było? Słuchajcie, krótko. Na początek, żeby wam od razu wyjaśnić, o czym będziemy opowiadać. O analogowej telefonii komórkowej. Czyli Centertel, nasz kochany z lat 90. Tak, to była po prostu technologia NMT. Skrót oznacza Nordic Mobile Telefon. Tak. Bardzo proste. A dlaczego Nordic? Bo nordyccy sobie to wprowadzili w latach 80. Tak, i to bardzo wcześnie. Tak, w Szwecji i Norwegii w 81 roku, potem tam Finlandia, Dania. Islandia dołączyła. W każdym razie nordycy to zaczęli. Potem to się rozrosło oczywiście na resztę świata naturalnie. No i dotarło też do nas w postaci Centertela, czyli dawniejszej idei praprzodka i obecnego Orange praprzodka. Telefony analogowe, czyli no te wielkie walizy, wiecie, takie, co biznesmeni kiedyś nosili. I to była telefonia jeszcze komórkowa, ale analogowa, czyli przed GSM. Tak. Jak ktoś miał taki sprytny radyjko Motorola, takie szerokopasmowe, to można było podsłuchiwać rozmowy telefonii komórkowej, ale tylko w jedną stronę, bo to tak było robione, że po prostu zestawiało to dwa kanały radiowe analogowe, jeden jakby w jedną stronę, drugi w drugą, no i skanując po prostu, kręcąc po częstotliwościach, można było po prostu wyłapać pojedyncze z tych kanałów. No natomiast przechwycenie całej rozmowy to już była większa sztuka, natomiast pojedyncze to naprawdę, no. Trzeba było pójść na bazar, kupić sobie takie radyjko i... Dało się. To działało generalnie w paśmie 450 MHz, później dołączyło 900, ale to już było kolejne stadium rozwojowe, no i ostatnie w sumie. Ta telefonia analogowa w porównaniu z GSM-em cechowała się tak naprawdę z takiego użytecznego punktu widzenia większym zasięgiem. Czyli stacje bazowe, dokładnie tak jak obecnie w sieciach komórkowych, mogły stać rzadziej. No i ten sygnał sięgał jeszcze dalej niż sygnał GSM-owy. No wiesz co? Co na przykład wykorzystywali rybacy. Nie chciałem skłamać, ale to było tam chyba nawet do 50 kilometrów potrafiła taka komórka. Dlatego na przykład rybacy bardzo długo już w zasadzie nikt nie korzystał, już wszyscy przeszli na GSM-a. A jeszcze na przykład rybacy używali NMT, czy tam po wsiach jeszcze też powszechnie używano dosyć tak, długo. Tak. Ja pamiętam dwie takie sytuacje. Jedna to była na Mazurach. Mieliśmy już wtedy komórkę GSM-ową, która oczywiście jak się było na jeziorze, to zero kresek, zero wszystkiego i zapomnij. I sobie gadaj, tak. A obok nas sobie stał facet taką wypasioną łódką i po prostu wyciągnął taką walizę i sobie pogadał, nie? I wtedy właśnie Centertel taką reklamę na Mazurach dosyć mocno nią grzał, że dzwonisz skąd chcesz, a nie skąd możesz, bo faktycznie w tym momencie... No to w praktyce tak wyglądało. Wtedy Centertel, jak się miało szczególnie ten duży telefon, tą walizę, bo były też takie małe ręczniaki, znaczy małe. No, takie, które się dawało w ręku nosić jednym, a nie w walizce. No i one już nie miały takich wypasionych zasięgów. Natomiast jak ktoś miał tą taką walizę, no to faktycznie w zasadzie wszędzie w Polsce się mógł dodzwonić. Tak, no i tutaj się doszukałem takiej oficjalnej, nazwijmy to, specyfikacji. Przy czym w praktyce to było różnie. Tak jak Konrad powiedział, nawet było 50 kilometrów, ale ta oficjalna specyfikacja dla sygnału 450 mega mówi o 40 km zasięgu, natomiast dla 900 o 20. Ale to wszystko oczywiście zależało od ukształtowania terenu, przeszkód terenowych i tak dalej. Także... Pamiętajcie, mówimy o technice analogowej, a nie o cyfrowej, więc tak naprawdę... Więc faktycznie nad morzem, jeżeli stacja bazowa była na plaży, to nic nie przeszkadzało, po drodze pogoda była dobra, to ten sygnał faktycznie te 50 spokojnie mógł osiągnąć. No sieć się cechowała niestety niższą pojemnością oczywiście, czyli mniejsza liczba użytkowników mogła w tym samym czasie korzystać z danej stacji bazowej, no ale to jakby poniekąd jest oczywiste. No i oczywiście jakość połączeń też była analogowa. Była analogowa, no jakby słaby sygnał, to było słabo słychać po prostu. Ale było słychać, to jest ta różnica, tak? No. Zresztą tak samo jak z radiem cyfrowym, tak? Radio FM szumi, trzeszczy, ale słyszysz, natomiast radio DAB, no to albo masz, albo nie masz, nie? No i niestety, no albo stety przeszliśmy na technikę cyfrową. O tym też zrobiliśmy zresztą film, także sobie możecie zobaczyć, technika analogowa, a technika cyfrowa, co to było, dlaczego i w ogóle po co. Też polecamy, sobie znajdziecie u nas na kanale. Tak, jeszcze trochę zwracając do naszego poprzedniego filmiku o jackach, to jeszcze pod koniec lat 80. w mniejszych miejscowościach spotykało się łącznice telefoniczne, takie właśnie ręczne, gdzie po prostu przy pomocy przewodów z jackami się zestawiało połączenie, a telefon miał korbkę zamiast tarczy, czy guziczków. I słuchajcie, w zasadzie po
kilku latach mieliśmy telefonię komórkową w Polsce. To naprawdę był skok. No przeszliśmy cały jeden etap, w zasadzie przeskoczyliśmy, który miał Zachód. Myśmy przeszli w zasadzie z epoki kamienia łupanego, może gładzonego, no dobra, już do epoki w zasadzie prawie że cyfrowej, no bo w sumie ten Centertel też u nas nie zagrzał tak długo miejsca. Nie, bo błyskawicznie został zastąpiony jak technologia GSM. Po kilku latach tak naprawdę już był wypierany przez GSM. W miastach to piorunem poszło, trzymał się na prowincji dużo dłużej, tak? Tak, no i mówię, tak w takich specyficznych zastosowaniach, no bo i w górach ratownicy też jeszcze dłużej używali tego, zanim przeszli na GSM-a, no bo zasięg był jaki był, także tak naprawdę nasz Centertel de facto działał do 2010 roku, wtedy tam klienci zaczęli dostawać wypowiedzenia umów. Jeszcze jakiś czas później to jeszcze było utrzymywane. Tak, podobno fizycznie wajcha, że tak powiem, w dół poszła w 2012 roku. No tak, ale całkowicie z pasmo 450 zwolniono dopiero w 2017 roku, ale tak jak mówimy, to już w zasadzie było niewykorzystywane komercyjnie. No, myślę, że się mogło okazać, że właśnie albo jakieś służby, albo coś po prostu. W każdym bądź razie dla takiego cywilnego użytkownika w 2010 ta sieć przestała istnieć. A to, że jakieś tam resztki gdzieś sobie tam przeżyły z jakichś przyczyn, no to jest zupełnie osobna sprawa. Czyli podsumowując, NMT, czyli nordycki system komunikacji, funkcjonował u nas przed GSM-em i tak naprawdę była to pierwsza telefonia komórkowa, przodek tej, którą mamy obecnie. No, przed GSM-em i przez długi czas równolegle do GSM-u. To fakt. A my widzimy się przy kolejnej literce. Cześć.